Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Lies of P. Otrzymaliśmy od Geppetto klucz do dziedzińca krackiego ratusza. Przeniesiemy się na arenę walki z porzuconym stróżem. Przewodnik w niego. Geppetto prosił nas o odnalezienie Lorenziniego w niego wynalazcę. Lorenzini jest to nazwisko rodowe matki autora powieści Pinokia, Carlo Lorenzini, który przyjął pseudonim Carlo Collodi, kiedy zaczął pisać baśnie dla dzieci w 1875 roku. Widzimy dziedziniec, na którym walczyliśmy z porzuconym stróżem. Tak wygląda Lorenzini Venini. Bardzo jest podobny do poety, który tworzył powieść o Pinokiu. Wydano zanim list kończy. Here it is. Venini works. Everything you see here belongs to Venini, the classiest playboy and most brilliant inventor in Krat. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? I wish we could find him. That is, if he's still kicking. Naszą misją jest odnalezienie Veniniego. Notatka, broszura o cudownym lekarstwie. Widzimy tutaj przeciwnika, który zwisa. Lekarstwa tworzyli alchemicy. Miasto Krat było toczone chorobą petryfikacji. Ampułka odporności na atrybuty, takie jak elektryczność czy ogień. Ampułka odporności specjalnej uodparnia nas na statusy takie jak
rozkład na przykład. Fragment jasnego ergo. Ktoś do nas rzuca z daleka. Przebiegniemy szybko po tej kładce, możemy przebiec. Musimy na końcu zrobić zeskok szybki. Rozejrzyjmy się i wykończmy wszystkie marionetki, które będą nam przeszkadzać podczas walki z dużą marionetką. Katalizator. Pozbędziemy się ciebie, tak żebyś w nas nie rzucał. Wejdziemy sobie na górę. Mamy sporo ogniw. Okruch gwiazdy. Mamy towarzystwo. Na dole widać toksyny wyciekające z rury. Fabryka Veniego. Zbiornik Legionu, który może nam doładować moc ręki. Just two, no less and no more. It walks on three
Potwór albo człowiek. Prawidłową odpowiedzią jest człowiek. Na naszej drodze spotkamy kilka razy taki automat telefoniczny. Będzie nam zadawał różne zagadki. Za prawidłowe odpowiedzi będziemy otrzymywać klucz trójcy, który będzie otwierał specjalne zapieczętowane drzwi. Nie możemy wejść główną bramą, która jest zabarykadowana dosyć mocno belkami z metalu. Wszędzie, gdzie możemy się rozejrzeć, tam będziemy mogli dotrzeć. Wytwórnia Veniego. Mamy tutaj podpowiedź, że na marionetki najbardziej jest użyteczna elektryczność, łańcuch. Przedmiot do rzucania. Mamy zaryglowane drzwi z tej strony.
Potężna marionetka. Możemy zachwiać. Biała obwódka na pasku życia pokazuje nam, że kolejny mocny cios może zachwiać przeciwnikiem. Mamy tutaj rurę, którą możemy później opuścić. Będzie to skrót. Możemy tutaj na dół zejść, walczyć z marionetką przyszłości, jednakże porusza się ona w kwasie. Najpierw należy znaleźć mechanizm, który zniweluje cały kwas, dopiero będziemy mogli zająć się wielką marionetką. Odnowimy sobie wszystko. Nasze parametry. Zdobywamy sztylet salamandry. Jest to broń nasycona lawą. Widzimy skrzynię, która porusza się. W skrzyni znajduje się niespodzianka. Księżycowy kamień w nowiu. Najpierw zajmujemy się przeciwnikami, którzy rzucają w nas. Możemy tam na dół spaść.
zasobnik zdobywamy. Który zwiększa nam stopień redukcji obrażeń fizycznych na zakłócenia, porażenie oraz przełamanie oraz zwiększa nam też tym samym po raz kolejny udźwig. Każde nowo zdobyte urządzenie do naszej marionetki będzie dawało nam zawsze jakieś benefity, ale będzie również też nas obciążać. Raport zarządcy fabryki. Koło zębate, jeden z początkowych przedmiotów. Pudełko, niespodzianka. Mamy marionetkę z dwiema tarczami. Musimy uważać na jej szarże. Możemy tylko ataki robić od tyłu. Musimy też uważać, żeby nas nie przygwoździła maszyna do rogu. Użyjemy baśni, wytrącimy z równowagi i wykończymy. Mechanizm Legionu otrzymaliśmy. Jest to przedmiot, który będzie nam ulepszał nasze mechaniczne różne ręce. Tutaj mamy wszystkie nasze notatki.
Mechanizm Legionu, część, która modyfikuje rękę Legionu. Zdobyliśmy także księżycowe kamienie w Nowiu. Będziemy mogli ulepszyć naszą broń. Motylek. Uciekający motylek. Korba motoryki. Jest to przedmiot, który nałożony na broń zwiększa nam skalowanie z siłą. Będziemy też mogli znajdywać lub kupować podobne korby, które będą zwiększały nam skalowanie broni do naszych statystyk. Cierniwo elektryczne. Zabierzemy jeszcze przedmioty, które są w pobliżu. Konsumujemy fragmenty Erga. Rzadkie erga zostawiamy. Są to erga pokonanych wielkich marionetek, z których będziemy mogli w późniejszym czasie stworzyć bronię lub amulety. Przenieśmy się do hotelu Krat. Ulepszymy Pinokia oraz broń. Tutaj mamy zostawioną notatkę. You're going to the factory to save Mr. Venini, right? He's the richest man in Krat. A little eccentric maybe, but a good person. I heard he went to shut the factory down. I hope he's safe. I wouldn't want to lose my best customer. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Będziemy ulepszać miecz przeznaczenia. Teraz będziemy potrzebować księżycowych kamieni, półksiężyca. Mr. Venini is the richest man in Krat. His company manufactures most of Krat's exports. He's peculiar, but a good-hearted man. Even though he's rich, he treats every employee with respect. I heard he went to shut the factory down. I hope he's safe. I wouldn't want to lose my best customer.
that we have a moment to talk, you must understand. The city is on its deathbed. The petrification disease spreads too fast, and the puppets rampage everywhere. Nobody knows what caused the disaster. Everyone in Krat is just trying to survive. That's why I found you. Our only hope, Geppetto's puppet. We're both unique. I am able to wield the power of Ergo. Power I used to call on you. That's all I can say for now. Please, save Krat. I'll use my power to help you. Tak, poprosimy o awans. Idziemy w motorykę oraz witalność. Wrócimy się jeszcze raz do Eugenii, zobaczyć, czy możemy użyć przedmiotu, który znaleźliśmy, do podwyższenia skalowania naszej broni. W ten sposób zwiększyliśmy jeszcze bardziej moc naszego miecza. Z góry widzieliśmy tutaj ten ściek. Fragment promiennego Ergo. Nałożymy przedmioty do rzucania, tak żebyśmy mogli zwabić pojedyncze przeciwników. Podejdziesz do nas. Walka w skażeniu jest naprawdę nieprzyjemna.
Wywabimy sobie wszystkie marionetki. Nasza latarnia się pali, a czerwony kolor oznacza to, że za chwilę będziemy mogli spotkać motyla. Narzędzie do awaryjnych napraw Veniego zdobywamy. A jest to przedmiot, który natychmiastowo przywraca pełnię funkcjonalności broni. Nawet w przypadku, gdy jest ona całkowicie zniszczona. Przedmiot jest bardzo przydatny, zwłaszcza przy walkach z potężnymi marionetkami. Zdobywamy coraz więcej podstawowych materiałów do ulepszeń broni do plus 3. Opuścimy drabinę, kolejny skrót do marionetki z przyszłości. Tutaj walczyliśmy z marionetką z dwiema tarczami. Z tej strony to już wszystko. Będziemy musieli teraz przejść na drugą stronę. Musimy uważać na kulę, która będzie nam pomagała i jednocześnie szkodziła.
Możemy wywabić marionetki na środek. Poczekać, aż kula zniszczy wszystkie za nas. Można tutaj farmić ergo. Bardzo prosty sposób. Zatoczyliśmy koło. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.